Witam Państwa w naszym studio. Gość pan Marek Szewczyk, Unia Pracy, kandydat z ramienia Lewicy do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pozycja numer 10 ostatnia. Niektórzy mówią, że ostatni będą pierwszymi. Strzał dziesiątkę też niektórzy. Też można mówić, byle nie zabijający. A dlaczego 10, a nie 5? No to jakoś wyszło. Jeden? Kobieta jest na pierwszym miejscu, a wy kobiety zasługujecie w tej chwili nie tylko z racji ostatnich wydarzeń, powiedzmy ostatnich lat, ale w ogóle jakoś byłyście pomijane, więc czas najwyższy, żeby was... A w czym byłyśmy pomijane, panie Marku? Wszędzie. Myślę, że wszędzie. No, ja wiem, że jak w jednej z dużych placówek zdrowia, z opieki medycznej przyszedłem, to właściwie do pozycji oddziałowej to tam kobiet nie było. Nawet główną pielęgniarką, czy naczelną pielęgniarką był mężczyzna. Ale to jest wina systemu, czy to jest wina samych kobiet? Ja myślę, że to jest wina naszej mentalności. Generalnie gdzieś tam, no Niemcy mówią to wprost, Dreimalka, Kinderkirche, Kichen. Nie, to już te czasy minęły. Teraz my mężczyźni, myślę, musimy się zacząć zastanawiać nad tym, czy nie będziemy musieli walczyć o własne prawa. Panie redaktor, prosta sprawa. Prostata. Który z nas mężczyzn i kiedy idzie do lekarza? No wtedy, kiedy już przepraszam, ale ma ogromne z tym kłopoty. Tak właśnie. No tragedia. No tragedia, a to jest choroba już wyleczalna. Już mamy w Polsce ośrodki, które leczą, tylko w odpowiednim momencie trzeba to pójść do lekarza i załatwić. Przecież to możemy mieć w Wałbrzychu. Tu możemy mieć lekarzy, zrobić to, co zrobił Poznań, Łódź, Warszawa w niektórych miejscach, że w galeriach handlowych kolejki stały, żeby sobie mężczyźni zrobili badanie PSA. Proszę zapytać swoich przyjaciół, znajomych w wieku powyżej 45 lat, czy oni byli u lekarza urologa, żeby zmierzyć sobie współczynnik PSA chociażby. A wy kobiety bardzo wcześnie zaczynacie kontakt z lekarzem w tym akurat obszarze, prawda? Panie Marku, 32 lata na chwilę odejdziemy od tej służby zdrowia, ale oczywiście wrócimy do niej za chwilę, bo macie jeden z programów Lewicy, to właśnie służba zdrowia, nie punktów programu. 32 lata na Lewicy. Jak tam te 32 lata na tej Lewicy? Fajnie, bardzo fajnie. Ja tak trochę na kanapie. Ale kanapie, gdzie się nie boimy obok siebie usiąść, gdzie możemy spojrzeć w twarz widzom. Myślę, że ja tutaj w Wałbrzychu wystarczy tylko, że użyję jednego magicznego słowa i wielu mieszkańców Wałbrzycha będzie wiedziała, co ja zrobiłem, co się za tym słowem kryje. Takim słowem jest kordeks. Tak. Marka. Ja ją wymyśliłem. Mój syn zrobił z tego markę. Kordeks to jest zdrowie. Pani powiedziała służba zdrowia. Panie redaktor, umówmy się. Służby w Polsce, służby zdrowia w Polsce od bardzo dawna nie ma. Jest opieka. I to nie zawsze najlepsze. Mamy przykład tutaj w Wałbrzychu w szpitalu, gdzie okazuje się, że w czasie pracy SOR-u, czyli tej doraźnej pomocy, chirurdzy nie mogą udzielać pomocy, ponieważ narzędzia chirurgiczne są zamknięte w szafie na klucz, a klucz jest gdzieś nie wiadomo gdzie. Próbuję się sam dowiedzieć. Miał pan z taką sytuację tak, do czynienia? Tak, dokładnie. Zresztą mamy masę takich sytuacji zgłaszanych przez ludzi. Ja sam, przepraszam, jestem po covidowcem i jestem leczony powietrzem. Nie chciałbym tego rozwijać, bo to są moje osobiste sprawy. Ktoś mi powie, że ja rozgrywam tutaj swoje sprawy. No jest to problem. Jest to ogromny problem. Czy Lewica ma lekarstwo na ten problem? To zależy, w którym miejscu. Teraz naszym takim hasłem wyborczym jest SMS. Wysyłamy SMS-y do ludzi, wysyłamy informacje. Nie tylko, że jest źle w szkolnictwie, nie tylko, że w mieszkaniach jest źle, nie tylko, że w zdrowiu jest źle, ale dajemy programy, projekty, proponujemy rozwiązania sprawdzone. No, przykładem mieszkalnictwo chociażby. No akurat Wałbrzych i Świdnica, czy inaczej w Wałbrzychu i Świdnicy mamy namacalne przykłady, jak to zrobić. Przecież moje pokolenie pamięta harcerskie spółdzielnie mieszkaniowe. Coś fantastycznego. Miasto dało na dogodnych bardzo warunkach grunt, uzbrojony grunt. Kilku
pozytywnie zakręconych wariatów wtedy wzięło się do roboty, zakasało rękawy, kielnie wzięli w ręce, łopaty w ręce. Proszę pojechać. W Świdnicy, w Wałbrzychu te domy do dzisiaj stoją. Ludzie mają swoje mieszkania, kilka z nich, no to nie powiem, prawie jak pałace w środku wyglądają. Przez tyle lat to się udało zrobić. Jest rozwiązanie. Weźmy przykład z tego. Kontynuujmy, uczmy się od diabła, byleby diabeł po naszej stronie. Łódź, lofty. Przecież w tej chwili prawie w Łodzi nie znajdzie pani redaktor loftów. Wszystko jest zagospodarowane. A u nas? U nas się wyburza. Tak. Masowo się wyburza. Mhm. No wszędzie. W związku z tym co? No można. Tylko trzeba dać szansę ludziom. Z drugiej strony, no troszeczkę u nas pokutuje sprawa chyba tego górnictwa. Bo górnikom się należało. Ja nie mówię, że źle. Ja mógłbym pracować w kopalni pod jednym warunkiem, żeby tam były okna. Tak się składa, że ja pod ziemią byłem w każdej kopalni tutaj na Dolnym Śląsku. Na Torezie, na Górniku. Przepraszam, mówię... Tak, tak. No trudno być na, jak ja byłem pod, pod ziemią. Byłem w Słupcu, byłem nawet w Boguszowie, w Barycie byłem. Znam te kopalnie. Tak jak powiedziałem, ja tam mógłbym pracować, tylko pod warunkiem, że byłyby tam okna. No byłoby trudno, panie Marku, poza tym proszę zwrócić uwagę, bo to tak się wiąże ze służbą zdrowia. ZUS, ozdrowiciel najlepszy. No przecież nie mamy pylicy, nie mamy krzemicy. No przychodzi górnik i mówi, że on jest zdrowy do domu po komisji. Jak można? To przecież pylicy właściwie to nie można wyleczyć. Kolejny problem. Panie Marku, pan w trakcie rozmów na tym swoim szlaku kampanijnym spotyka się z różnymi opiniami. I powiedział mi pan przed nagraniem, że obywatele Dolnego Śląska nie wiedzą, co to sejmik. Ja myślę, że nie tylko Dolnego Śląska. Twierdzę wręcz. Teraz dosyć dużo czasu spędzam w Wielkopolsce. Tam jest dokładnie to samo. Przykład, tak jak pani powiedziała, z Dzierżoniowa parę dni temu, gdzie znajomi powiedzieli, Marek, no chciałabym oddać na ciebie głos, ale ciebie nie ma na liście. Ja mówię, jak to nie ma? No przecież to jest okręg wyborczy. A co to jest? Sejmik. A co to jest sejmik? I tutaj wchodzimy w coś, co od wielu, wielu lat Unia Europejska próbuje tworzyć. To jest nasza mała ojczyzna. To jest Sejm, taki duży Sejm z Warszawy, tylko na poziomie tutaj Dolnego Śląska. Nie tylko, każdego województwa. Przecież te pieniądze, które wreszcie do Polski trafią, będą w 80 bodajże procentach rozliczane czy rozdzielane tutaj na miejscu w województwach. Takim przykładem już troszeczkę laboratoryjnym jest, mogę pomylić nazwę, przepraszam bardzo, Porozumienie Sowiogórskie, gdzie wnioski składa się w Głuszyce. Tam one są wstępnie obrabiane, jak to się mówi. Mówię to ze własnego doświadczenia, bo jestem ekspertem w kilku województwach w Polsce, który ocenia te wnioski. Wiem, jak to funkcjonowało, wiem, jak teraz będzie funkcjonowało. Tak, jak to robili w Głuszycy, że oceniano, czy jest przede wszystkim potrzebny ten wniosek, no bo kto wie najlepiej? Ci ludzie, którzy tam mieszkają. Jakie są wartości potrzebne, jakie inwestycje? I tak obrobiony wniosek szedł do Wrocławia, do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie właściwie był już akceptowany. Sprawdzało się tylko, czy merytorycznie, bo zdarzało się, że osoby gdzieś tam przeoczyły coś formalnie, bo merytorycznie te wnioski były doskonale sprawdzone. I tak, myślę, że do tego dojdzie, tak będą te pieniądze teraz rozdzielane, żeby skończyły się historie ciotka, wujka, pociotka rozdzielnictwa. Nie chcę do tego wracać, mam zasadę, że wolę budować na już silnych fundamentach, na już istniejących domach, niż wracać i mówić, ty byłeś zły, ty byłeś lepszy. Nie, każdy z nas ma swoje za kołnierzem. Teraz pytanie, co w tym za kołnierzem można odrzucić, co się można dogadać i co można pójść do przodu. Oprócz tańca, panie Marku, pan się świetnie odnajduje także w działalności charytatywnej, na przykład rehabilitacja przez taniec.
Pani redaktor, odnajduję się. Nie lubię o tym mówić. Robię to, co mi kiedyś mój przyjaciel, już późniejszy przyjaciel, wcześniej jeszcze taki mentor powiedział. Zrobił wielką przysługę życiową. Chciałem mu podziękować za to. Mówi, Marek, przyjdzie czas. Podziękujesz innym, bo czas cię rozliczy. No i staram się spłacić ten dług, a taniec, no proszę pani, taniec jest piękną rzeczą. Możemy tutaj rozmawiać ileś godzin, ale taniec ma jedną najwspanialszą rzecz. Otwiera człowieka. Jak pani będzie kiedyś na jakiejś imprezie tanecznej, proszę zrobić sobie eksperyment. Zamknąć oczy i tańczyć to, co pani usłyszy i głowa pani przekaże. Wszyscy powiedzą, Wiolka, przepraszam, że tak bezpośrednio. No Wiolka. Gdzieś ty się nauczyła tak tańczyć. To jest najpiękniejsza rzecz. Tańczyć to, co pani czuje. Druga rzecz. Jesteśmy troszkę purytańskim społeczeństwem. Troszkę to chyba mało powiedziane. Czy pani sobie wyobraża, żebym ja podszedł przy barze, czy gdzieś tam objął kobietę i, przepraszam, z liścia nie dostał? A tu mogłoby się zdarzyć. Jest, fajnie. I nikt niczego sobie nie wyobraża. Powiem pani szczerze, że był okres czasu, no teraz troszeczkę ten COVID mi tak sponiewiera, mam problemy ze stawami, ale uwielbiałem, jakbym zdenerwowany, pójść do szkoły, pójść do klubu, bo mamy szkołę, mamy klub, to są dwie oddzielne rzeczy, i pracować z dziećmi. Takimi 8-latkami, 7-latkami, które są najwspanialszym obszarem pracy, bo one chcą się uczyć, one się jeszcze bawią. I schodziło ze mnie. Przy okazji zachęcam wszystkich, którzy mają kłopoty systemem nerwowym. Przyjdźcie państwo do nas, to nie jest reklama firmy. Do nas tańczących, dlaczego mówię, że nie jest reklama firmy? Bo jest kilka już osób, które tu prowadzą. Cieszę się, że również nasi uczniowie, którzy już tutaj popularyzują ten tańc, bo to jest piękna rzecz. Panie Marku, a dlaczego mieszkańcy naszego regionu mieliby zagłosować właśnie na pana? Ja się nie boję pokazać, co ja tutaj zrobiłem. Nie boję się tego, gdzie tam się z kim się pokłóciłem. Bo jeżeli się kłóciłem, to zazwyczaj nie we własnej sprawie, tylko w czyjejś. A wie pani, jak to jest fajne, jak idę Słowackiego z górki i dzieci, znaczy dzieci, dorosłe kobiety, dorośli mężczyźni, dzień dobry, dlatego warto żyć chociażby. Dlatego. A poza tym taniec, pani, uczy człowieka pewnego spokoju. No co mi to? Jestem nerwus. Jestem straszny nerwus. Bo zawsze mi mówiono, że wybuchnij i zapomnij. Ale wie pani, jakoś jak jestem w szkole, jak jestem w klubie, to nie potrafię krzyczeć. No po prostu nie potrafię. Dobrze. Mam nadzieję, że uda się wejść do tego sejmiku i ten strzał w dziesiątkę z początku naszej rozmowy się uda. Życzę panu tego. Dziękuję za życzenia. Proszę państwa, zapraszam państwa do tego tańca. Zatańczmy. Zatańczmy razem, żeby nasze dzieciaczki, żeby nasi rodzice, tak jak jest na turniejach tanecznych dla przedszkolaków, coś fantastycznego, trzy pokolenia siedzą, żebyśmy coś zrobili dla nich, ale przede wszystkim również dla nas zrobili. Bo sejmik jest miejscem, gdzie będzie się rozgrywało różne gierki. Zadajmy naszym kandydatom pytanie, co zrobili już dla tego regionu, a nie co będą robić. Konkretnie, wpadki były, to dobrze, jeżeli były wpadki, to znaczy, że komuś się chce. Ważne, czy wyciągną z tego wnioski. Bo ja obiecuję państwu, jeżeli oddacie na mój głos, tak, 4. lista, 10. miejsce, muszę tutaj sobie zrobić reklamkę, bo byłbym chory. Oddajcie, strzelcie, tak jak pani redaktor powiedziała, w tą dziesiątkę, ale zapewniam was, że tak jak zrobię wszystko, żeby pociąg z Wrocławia dojeżdżał do Pieszyc, a nie tylko do Bielawy, żeby mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej, pochwalę się, mogę? Tak. Jestem współpomysłodawcą drugiego Zakopanego. Śnieżnik, masyw Śnieżnika. Proszę państwa, mamy coś fantastycznego. Mamy śnieg prawie do połowy roku. My tego nie wykorzystujemy. Już tam chodzi, już tam jest szczęście. Ale to się zrodziło na studiach. Za tym stoi też do dzisiaj funkcjonujący wielki miłośnik gór Bazyl Lipszic. No była grupa wariatów też, wariatów, która chodziła tam. I żeśmy wymyślili, dlaczego nie? Wie pani, z drugiej strony może i dobrze, bo turyści nie zadeptali tego. Także
Głosujmy na mnie, przepraszam. Obiecuję, rozliczcie mnie państwo na ulicy. Powiedzcie, coś ty obiecywał i nie zrobił. I zrobię wszystko, żeby pieniądze przeszły do Wałbrzycha. Może to jest takie popularyzatorskie, a dlaczego nie indziej? No bo się tu urodziłem, ja się urodziłem w Świdnicy, bo tutaj żyję, tutaj robię, tutaj oddałem serce temu regionowi. Dziękuję bardzo panu za dzisiejszą rozmowę, za przybycie do studia. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Gościłam pana Marka Szewczyka, który startuje z ramienia Lewicy do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Pozycja numer 10. Unia Pracy. Dziękuję państwu za uwagę.